Droga do tego, krypta strzygi i stara kopalnia. Ty no, dupa. Live. Czekaj, wejście na cmentarz? Tam trzeba wejść, żeby się dostać tu? Chyba tak. Pójdźmy do tych uchodźców, to wykonamy resztę questa. Nie wiem, czy w okolicach krypty miał być boss, a go w dupę nie widziałem. Czy tutaj będzie jakiś NPC z magazynem? Ty, tu jest większa jaskinia. Jest kuzyn. Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Ten jaki Kim jesteś? pozorny. Kuzynem Antoinette oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Masz szczęście. Dobra. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. Nigdy już nie zatrudnię nieludzi. Gdzie był król, kiedy to wszystko się zaczęło? Gdzie był? Tu nie mogę, tak? Ale korytarz jest. Lepę mu na ryj. Kłeścik to kłeścik, tak? Co to jest w dupa? Zenek. Geralt z Rivii. Jezu. Wiedźmin i od jakiegoś czasu orkiem? Znany pięściarz. A o tobie mówią, Boże, że nie to jest mieć. Bezi. Na razie możesz mówić mi Zdenek. To jest to miejsce. Wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś zgadł. Gotów do walki? Tak. Mam pytanie. Nie chcę odpowiadać na twoje pytania. Ale... Stawaj do walki lub idź precz. Witam cię. Tak. Nie traćmy zatem czasu. To jest ten legendarny pięściarz? Nie wiem skąd mam nowe hity, coś tam chyba dodałem skilla. Na jedną walkę skilla dodałem. Legendarny gówniarz? O. Nie, bezimienny. Gratulacje, Wiedźminie. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak! Bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony.
Czekaj, co? Jedna walka dziennie, Wiedźminie. Jestem stary i zmęczony. Dobra, to cię zdymam jeszcze raz, nie ma problemu. Witam, Percy, witam. Witam z powrotem. Gotów? Tak. Nie traćmy z... Mogę go spalić, Igni? Ale to jest pet. No dobra. Ząb! Gdzie jest mój ząb? Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Cóż, zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz! Nikomu wcześniej się to nie udało! Jakoś wcale się nie dziwię. Najlepszym pisarzem na świecie? Jedna walka dziennie, Wiedźminie. Jestem stary i zmęczony. Dobra, kładziemy go jeszcze raz. Czemu cię nie chciał? Ty, nie ogarniam. Taki petek to był wielki boss? Gotów? Tak. Nie. Chyba ząb mu wrócił. Hop na stare jaja na start. No dawaj, dziadygo, walcz. Bo ci te siwe jaja skopę. Już to zrobiłem. Gratuluję. Wygrałeś po raz kolejny, Wiedźminie. Może następnym razem tobie się poszczęści. Nie ma bata, że on wygra, więc idę stąd. Symulator ma walki z menelami na dworcu w Łodzi? Powie mi ktoś, o co z tym chodzi, bo... Ty, to jest to, co miałem puścić ten? Ej, to jest to chyba. O kurde, czekajcie, wiatr, co to jest wiatr? Miał być dwa razy ard? Nie, dwa razy ogień i raz wiatr, tak? Tylko wiatr to będzie co? No i ard, nie? Ty, chyba że najpierw ard, a potem dwa ognie. Czy ja mam gdzieś ten? Dawaj, puszczyka, bo się nie chce czekać. No i tak wolno leć. Może najpierw arda. Mam to gdzieś zapisane? Dwa ognie, jedno powietrze, czyli ard to nie jest powietrze. To w dupę, co to jest powietrze?
No robiłem je gdzie art na sam start zrobiłem. Bąk. To jest Susi. No. Nie to miejsce, to po co mi każą tu klikać? I wyskakuje komunikat. To miałoby siebie w kopalni, no ale wiesz. Nie no. Może to nie to rzeczywiście. Mogę użyć igni jeszcze. Można się tu dostać? Może mi jakiś NPC powiedzieć jak? Czy to fake, że się można tu dostać? Art Igni, mogę spróbować. Ty, to jest dziwne. To jest dziwne. To nie jest zbroja z początku gry, to jest taka o. Tylko wszystkie wyglądają tak samo, bo twórcy są leniwi, ale chociaż piszą dialogi. Więc git. Trzy ardy, moment. Nie, trzy igni. Trzy ardy. Oj, 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 ty widzu, ale co za różnica, czy ja biegam w zbroi początkowej, czy nie, skoro ta gra nawet twojemu staremu alkoholikowi nie sprawiłaby problemu. Powiedz mi. Powiedz mi. Powiedz mi. Przepraszam cię. Sprawiła? Ty? Wybacz w takim razie. Zaufaj, próbuj dalej kombinacja. No ale czy ja Ard i Igni mam tylko próbować, czy coś innego jeszcze? O! To działało. Chyba już wszystkie spróbowałem, dlatego tylko ta została, Relini? Czy mi się wydaje? Co to jest? Algul, czekajcie. Czy my mieliśmy questa na nie? Nie. Ciemno tu jak w dupie u tego, nie? Mentor Bazylandy. Oj, nie to. O, level. Nie wiem po co, ale jest. Kwas jakiś tam. Nic tu nie jest ważne, tak szczerze, nie?
Ja już mam ulepszone Igni na pula, teraz chyba ulepsza. A nie, nie Igni, ja ulepszam coś innego. Na razie. Chyba ogólnie znaki. Na cmentary był quest, więc... Ty, jeszcze żyją. O! Ale do jakichś w dupę uchodźców. Nie wiem. Dobra, tu nic, więc dalej. Nic nie widzę, widzowie, ale klikam alt, więc jak coś będzie, to... Skrzynia Agnes. To boss jakiś? Cóż do tańcy. Tancy, tanki, tankowaci. Ja chcę do magazynu się dostać. Magiczna formuła, przedmiot fabularny. Czekaj, to jest do kruka? Czy nie? Wydaje się, że tekst zawiera opis rytuału lub czaru. Można rozróżnić poszczególne słowa? Piąta esencja. No dobra, no coś tam fabularnego było. Walimy lotę, XPP. Pewnie się dało gdzieś zdobyć kombinację do tego, ale wystarczyło napieprzać, w końcu wejdzie. Najlepsza taktyka. Krabu burgery? O kurde. Dobra, zbyt ez. Karty ci zdobyłem. Nie wiem, musisz mi go pytać. Ja mam demencję. Stara kopalnia. Teraz idziemy tam. W ogóle nie mam już miejsca na nic. Mnie naprawdę zaraz popieprzy. To jest dobra taktyka, nie? Wejście, ale czy tu nie ma żadnego bossa i nic? Podejdźcie bliżej. Dobra. Bunt stłumiony. Robotnica! Proszkowana perła.
I to jest problem. To jest problem. Sproszkowana perła. Kikimora nie jest problemem. Nie no. Zdenerwowały mnie te moby. Mają umierać na hita. No. Od razu lepiej. Ej! Ej! Będzie ten kamień, co miał być? Chyba jest on, nie? A, nie mogę taką. Tu za bardzo nic nie ma. W ogóle ten akt jest taki przyraszowany. Ta gra serio mogła sprawiać problem? To jest to. To trzeba. Nie no, jak się miało 12 lat, w sumie Gothic też był trudny i te inne gierki. O, jest Alp! Nie, to nie miał być Alp, tylko Bruxa. Dobra, pieprze, pijemy kruka, bo oślepnę zaraz w tych ciemnościach. Czy już oślepnę? Nie kota, znaczy się nie kruka, kota, a po kruka idziemy. No. Miała być Bruxa, nie? Gdzie Bruxy? Upiór. O, jest Brux. Chyba nam jeden quest zostanie. Jakiegoś Gieworda jeszcze mieliśmy questa. Na to. Ale ja nie wiem, czy tego śluzu też nie mam w magazynie. Nie na to. W sensie na to, czy na... powiedzieć. No zresztą nieważne. O, tam się jeszcze dało iść i tu.
O, to jest ten item, co mieliśmy. Spirit. Dajcie już tego full testa. Chcę z nim porozmawiać na temat szmaty strzygi. Muszę mu wszystko powiedzieć. Rozpruje się na Addę. Jeżeli król nic nie wie. A, tu się nigdzie nie da iść. To XPP, wracamy. My level wbiliśmy w ogóle, bo nie pamiętam, czy wbiliśmy, czy nie. Już mi się wełby pieprzy od tej gry. Tak? A, bo już zaraz mamy kolejny. Dobra, czyli to wykonane. Poddawajmy te questy. To było tu, to tu. To jest daleko. Kurde. Chociaż w sumie i tak idziemy tam. Też w sumie luj. Idźmy tu. Bo tamto wykonamy sobie. I tak będziemy oddawać jeszcze questy dla tego na... Dla tego, jak on się nazywa? Kekina. O, Kekin. Na dole. Coś tu jest? Co to? Dziadzia? Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie. Szkrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę. Żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska. Alem się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Oj. Opowieść. Gdzie strzyga? Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie. Wiecie, co wam powiem? Idzie? Nie! Piesek, nie! Co ty gadasz, Android? Było fajne? To spoko.
O kurde, ale strzyga. No way, wygląda jak strzyga i git. Ole Maryja. Zabiła ludzi? No i git. Jakieś uselessy jakieś. Karta strzygi. No i podbiegła do ognia. Dziadek pieprzył głupoty. Kłamca. W sprawie ogłoszenia. A, tak, tak. Cmentary. Cmentary nam żyć nie dawały. Ale już żeście je ubili. Macie 5 żuchw na dowód. Tak, oto one. Siema, Kubanok, witam. Mam nadzieję, że nie będziemy już mieć problemów. Oto zapłata. Napiłbyś się wody? Napij. Co ci szkodzi? Aha, my nie mamy tych zapisków elfów. W krypcie strzygi są, okej. Co to było tam? Topiec? Piąta. Trzeba by pospać do szóstej. Po pogadaniu. Nie wiem, gdzie są te G-wordy. Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. O! Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. No zaraz, kurde, stary parchu. Ależ paskudztwa. Dobrze, że już nie żyją. Krąg niemego gromu. Jakiś boost? W las tutaj? Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz, zasady bezpieczeństwa. Co ty pieprzysz? Co tu się dzieje, ty? Dobra. Gada, chodź za mną i mnie wpieprzył. Trzeba ją odczarować, nie mogę jej zabić. Może nic nie będę miał specjalnego, to luj. A ja tu mogę odpoczywać. A level! Cia. O! Tego nie miałem? To już mam. Czekajcie.
chcę jej zabijać. Ja nie potrzebuję dosłownie żadnych wzmocnień. Ja już jestem zbyt OP, tak szczerze, w tej grze. Czekaj, idę do pierwszego tego. Na razie. Muszę kruka mieć. Strzyga to pieprzyć. Dużo widać. XPP. Spokojnie tu. No jest. Mamy. Mam też to gówno, no nie zaliczył. Co? Jak brakuje mi tego? A nie, dobra, już mam. No ale nie wyjdę stąd w tym momencie, więc pójdziemy od razu, jak się będzie dało. Kamień drogi, ty. Może będzie... O. O. Problem jest, że nie wiem, jaki jest kodzik. Więc na razie idziemy tam. Później się ponapieprza w to losowo, tak jak wtedy, i coś znajdziemy. Zgaduj, no zara. Na razie chcę iść tu, jeszcze dosyć tam był ten sarkowak strzygi chyba. O kurde, ty. Ty, ale ja nie wiem, jak ją odczarować. Co ja odpieprzyłem? Miała się bać ognia. O Boże, przecież zaraz zabiję. Mam tu biegać, dopóki nie będzie ten? Dzień? Mam spędzić tam noc. Co się dzieje? Aha, ja mogę zbejtować i wejść do sarkofagu chyba. Mam plan. No muszę zrobić tak, jak Geralt zrobił na filmiku i w książce. No, czyli to samo. Gdzie to było? Nie, źle pobiegłem chyba. Co? Pamiętnik tamtego peta? Czekaj. Gdzie? A. Przeklinam cię, Forteście. Mam nadzieję, że zdechniesz i zeżrą cię robaki. Przeklinam ten kazirodczy związek. Twoja siostra Adda zasługiwała na kogoś lepszego. Pragnę, żeby dziecko, które zrodzi się z twojej chuci, było tak potworne jak ty. Jeśli czarownica mówiła prawdę, już wkrótce posmakujesz zemsty. Wystarczy tylko przygotować wszystkie składniki. 3 razy powtórzyć formułę. Ponoć nawet i to jest zbędne, trzeba jedynie nienawidzić. Na marginesie pamiętnika ktoś wynotował informację dotyczącą przekleństwa. Wygląda na to, że ta osoba poszukiwała sposobu na odnowienie przekleństwa. Ja pierdolę.
poszukajmy, co tu jest. Zaraz tu wrócimy do kufra. Jeszcze tam pierwszy. Czarować chyba, co mi się wydaje. Znaczy nie wiem, to próbuję, ale jak mi się pieprzą do ogniska na pałę, to mi wystarczyło? A ile ona mi debuffa dała, bo nie wiem. A my zaraz naprawdę popieprzy, co jest? A to chyba bóg był. Wiem, że mam noc spędzić, ale może się da jakoś inaczej. Jest 1:30. Serio, jest tak bardzo braindeadowy sposób, że tylko biegasz? No nie, no na pewno nie. To jest Wiedźmin. To na wszystko jest sposób. Prawda, golema zabiłem jak śmiecia, bez sposobu, no ale... To była tajna taktyka. A jak do ogniska usiadł, jak ona nie będzie obok mnie, to się nie uda? Zapiszę przed tym i zobaczę. Tu jest więcej niż jedno ognisko? Tak. Chcę zrobić właśnie ten sposób, tą medytacją. Jestem ciekawy, czy to zadziała. Bo ja już mogłem wcześniej to ognisko dać, ale chciałem wrócić, zobaczyć, czy w sarkofagu się nie śpi przypadkiem. No jak to zadziała, to serio XPP. Do kiedy? Do rana, tak? Nie no, nie działa, słychać ją. Czaruję ją? Nie wiem, co się tu podzieje. Co to było? Nie odczarowały? Czyli nie mogę do świtu spać. Ty, może ja za długo spałem. Lepiej to wiecie by było jak? Spać do 5:00. Po prostu o 5:00 wstać, godzinkę pobiegać i luj.
bo teraz jest druga. Dobra, robimy tą taktykę, zobaczymy czy zadziała. No ze spaniem do rana chyba nie zadziała, ale nie wiem. Jeszcze jeden sposób chcę przetestować. Nie dobiegniemy, ona jest szybsza. O. Co do pion. O nie, tu pobiegłem. O ja pio. Teraz się w ogóle spać nie da iść. Ciemno jak w dupie u tego, nie? W ogóle się spać nie da iść. Gra się spijeprzyła. Ja chcę do piątej albo do szóstej, bo ja chyba za długo spałem. Była za późna godzina i... Chyba gierka nie wykryła, że ja tu w ogóle byłem. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Chyba nie mam pojęcia. Nie da się spać. Nie da się. Jest blok na ogniska. Chyba grę spieprzyłem. Kto tą grę pisał? Akurat napisana jest najlepiej ze wszystkiego, co ona oferuje. No nie! Przetestuję sarkofag, jak przetestuję to, ale nie mogę nic zrobić jak na razie. Ale co znaczy chłop chce zbugować grę? O czym ty pieprzysz? To nie jest pieprzony gotik i wbieganie za torusę z wyciągniętą bronią. W tej grze nie ma bugów, bo jest tak drewniana, że dosłownie nie ma opcji na zrobienie czegokolwiek. Poza bieganiem po korytarzach. Daj! 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 No. To co? Najpierw do szóstej, a potem do piątej na test. Jestem ciekawy, czy to zadziała, bo wcześniej mogłem to zrobić, ale pospałem chwilę dłużej na wszelki, a to chyba nie o to chodzi. Dobra. I co teraz? Znowu to co wtedy, nie? Ale przecież ósma. Za późno to ósma? Czy do ósmej trzeba siedzieć? Czy tu myślałem, że do szóstej? Nie w dwie minuty. Ten czas wolno leci, ładnie. Ty, no nie da się chyba tak.
Nie da się tak. Zostałem uskamowany. Jeden widz napisał, że się da. Powaga. Zostałem oszukany. To nie moja wina. To nie moja wina. To nie jest moja wina. Który? Jestem zbyt sztywny, żeby się rozpruć. Na pewno tak się da. Ja muszę tak spróbować. Inaczej nie wytrzymam. Mówię wam. Jaka szansa, że tak się nie da? Przeciwieństwo do tego, czy się da. Sztywniutko. Bun! Nie dostała, nie? Dobra, która jest? Druga. Do szóstej śpimy? Czy do piątej? Luj, do szóstej na test. Zobaczymy, co to da. No bo ósma to była wtedy. Noc jeszcze jest, ale zmienia się akurat chyba. Może to ten moment. Sprawdźmy to. Ale słychać, że wrzeszczy, więc się chyba nie udało, nie? No siedzi. Nie ogarniam. Nie, bo jeszcze nie ma dnia. Za ile jest dzień? O której się robi dzień? Świeczki się palą? Ty, nie da się tak. Oszukał mnie widz. Serio ci mówię. Nie mogę tego zapalić. Zostałem oszukany. Zostałem oszukany. Nie zabijam jej, właśnie ją chcę odczarować. Ja ją chcę odczarować. Ta gra jest stara. Tu jest czas przy sarkowaku, a nie godzina. Nie ma bata, że mechanikę ktoś taką wymyślił, że biegasz dookoła. I tak się questa robi. Przysięgam ci, że to jest bóg. To jest prawdziwy bóg. To niemożliwe. To jest prawdziwy bóg. To jest bóg. No ten sam filmik, co był. Ty... Nie da się już przejść. Wtedy wszystkie na nas gasły i to jest problem? Czy serio jest bugać się przy ognisku? W sensie, że jest dobrze? Ale gierka jakoś blokuje? Ty, nie ogarniam tego. Chyba to ognisko blokuje po prostu. No nie wiem, jak inaczej. Pojedynczo muszą zgasnąć. Niedługo będzie świtać.
Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. Szczerze? Giga scam. Giga scam. Jest druga. Geralt gada, że będzie świtać. Nie powinno tak być. Nie powinno tak być. Skrypt gaszący jedną świeczkę gasi wszystkie i się pieprzy. No chyba tak, no. Tak to wygląda, nie? Że się gaszą wszystkie i... się coś pieprzy w gierce. Walka typu z Voldemortem w Harrym jedynce, no. No to jest totalne XPP to miejsce. No nie, właśnie ognisko zbugowało, to jest problem. To nie wiem czemu w takim razie one tu są. No bo przecież przychodzisz tutaj. Nic nie ma, tylko strzyga. Głupie jest to zrobione. Tak było w książce. Powaga. Geralt tak robił w książce, ale nie mogli tego oddać na papierze. Ale Andrzej, pisząc to, aż mu się w głowie kręciło. Przysięgam ci, że tak było. Andrzej, pisząc to, kołowrotku dostał w mózgu. Przecież książka jest na podstawie gier, to nic dziwnego, no też prawda. Macie rację, ale on na podstawie Wiedźmina 3 pisał. Jedynka jest na podstawie czego innego zupełnie. Więc to też jest inna sytuacja. Jedynka powstała po trójce. Postradam. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie odczarowana. Godzinę sprawdź, ale ci szybciej? Była druga, nie? No widać, że nie. Jest trzecia dopiero. Chyba czas po prostu przeskoczy z bomby. To w ogóle nie jest z czasem powiązane. Jedynka jest na podstawie Gwinta i powstała po trójce, nie? Tak mi się wydaje. Ja wiedziałem, że tak trzeba, tylko ja myślałem, czy da się ogniskiem też, nie? Ale to jest głupie, to mi się nie podoba. Nie podoba mi się to. Wolałbym, żeby się ją stunowało gdzieś i się wchodziło do sarkofagu, tak jak to było w oryginale. Chodziło. Dobra. Moja wina, że buguje ognisko. Oho! A czemu jest ubrana? Odczarowaliśmy ją. Dobra. To teraz ją zabijemy. Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o Salamandrę. Och, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z Salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów. Nie wspominał o jakimś magu? Kiedyś był z nim taki odrażający osobnik. Azur, czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Której do drogi, nic więcej nie jakoś... wiem. Wiesz, gdzie go znaleźć? Niestety. Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och,
Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu, musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt, tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Nie. Na górze poczujesz się lepiej. Zimno mi. Pieprz się. Chciała mnie zabić. Nie jako strzyga, ale wcześniej. O, witam serdecznie. Piękna wiadomość. Już mamy jej kartę. Dobra, otworzył. Ta gnida. Czemu ona... dobra, XD. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. O, wcześniej Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmitar. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Diabel? Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Dzięki, Magdandy, za 2 lata i... Do zobaczenia. Co po Wiedźminie? Wiedźmin. Tak, dobranoc, Quinto. Muszę cię spytać o Salamandrę. Dobranoc. Oh, Geralt. Będziemy w dwójkę wszystko grali. Przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Magister nie stworzyłby tych... Kiedyś był z nim tak... Wiesz. Niestety. Dobra, co nam dał? Jakiegoś diabła. Diabel. Czy to nie jest gorsze od naszej broni, co mieliśmy? To jest w dupę gorsze od naszej broni? Czemu diabel jest gorszy niż broń znaleziona na bagnach 100 lat temu? Kto to grę robił? Dobra, diabła robił chyba ten sam typ odpowiedzialny za mechaniki ze strzygą. Jakiś typowy crackheadzik. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!